Odsłuch społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społecznej i politycznej. Znajdziecie nas na Spotify, YouTube i wszystkich popularnych platformach podcastowych. Możecie też śledzić nasz profil na Instagramie. Ja nazywam się Anna Roszman, a moim gościem jest dr Tomasz Markiewka, filozof, publicysta związany z UMK w Toruniu. Niedawno ukazała się jego najnowsza książka pod tytułem Gniew, wydało ją wydawnictwo Czarne i to o tej książce dzisiaj porozmawiamy. Cześć Tomku. Witam, cześć. Przejdźmy sobie może po kolei, ty tak trochę historycznie rozpoczynasz swoje rozważania. Piszesz na początku książki o tym, że opisy gniewu towarzyszą nam w najróżniejszych, ważnych tekstach kultury właściwie od zawsze, że niczym innym jak opisem historii gniewu jest przypowieść o Kainie i Ablu, czy to, co jest osią Iliady, więc gniew jest obecny w naszej kulturze, a jednocześnie ma złą prasę. Przytaczasz cytat z filozofki Marty Nussbaum, że gniew jest trucizną polityki demokratycznej. Więc zacznijmy może od bardzo ogólnego pytania. Czy gniew jest dobry? Gniew może być dobry, tak. Trzeba by to pewnie powiedzieć i tak to byłoby na najbardziej precyzyjne ujęcie tego problemu. Wiem, że dosyć banalne, no bo powiedzieć, że coś może być albo nie może być, to powiedzieć niezbyt wiele. Ale taka jest prawda, że gniew może być albo dobry, to znaczy prowadzić w kierunku pozytywnych zmian politycznych, bo ten aspekt polityczny mnie najbardziej interesuje, a może być też zły, prowadzić w kierunku bardzo złych, destruktywnych rodzajów polityki. I ja tam trochę polemizuję i z Nussbaum i z innymi osobami, które zajmują się gniewem, bo rzeczywiście jest taka tendencja, żeby traktować gniew jako coś złego. Pomimo tego, że każdy ma świadomość, że to jest dosyć skomplikowane zagadnienie, że gniew może prowadzić w różne strony, to tendencja jest taka, żeby ostatecznie traktować gniew jako coś destrukcyjnego, coś, co wywołuje negatywne uczucia, resentyment i tak dalej, i co nie pomaga w prowadzeniu polityki demokratycznej. Ja staram się przekonywać do tego, że w niektórych okolicznościach gniew może być siłą jak najbardziej pozytywną. Tutaj właśnie chciałam cię poprosić, żebyś o tym przekłamaniu trochę więcej opowiedział i z czego ono wynika. Mówiąc o przekłamaniu, mam na myśli to, że historia emancypacji, równouprawnienia różnych grup, czy mówimy o emancypacji kobiet, czy Afroamerykanów w USA, to są historie o zbiorowym gniewie, ale w podręcznikach historii opowiadane są zupełnie inaczej. I ty o tym też piszesz w swojej książce. Tak, to jest bardzo ciekawe, jak my sobie opowiadamy historię o takich rzeczach, które zmieniły nasz świat i do dzisiaj z nami zostały. To znaczy do dzisiaj kształtują to, jak wygląda nasza rzeczywistość. Na przykład jak wywalczono sobie prawa wyborcze kobiet, to jest coś, co do dzisiaj kształtuje naszą rzeczywistość. Jak wywalczono sobie prawa pracownicze, na przykład 8-godzinny dzień pracy, jak wywalczono sobie inne ważne rzeczy. I odpowiedź na to jest dwojaka. Po pierwsze, opowiadamy sobie te historie w taki sposób mocno bajkowy. I tutaj świetnym przykładem jest postać Martina Luthera Kinga, z którego właściwie zapamiętaliśmy tylko tyle, że mówił o swoich marzeniach czy też snach. I traktujemy tego Kinga właśnie jako taką postać, która wywalczyła prawa dla Afroamerykanów takimi wzniosłymi przemowami, które chwytają za serce, a zupełnie lekceważymy ten gniewny aspekt Kinga, a ten gniewny aspekt był obecny w jego działalności. Kiedy on działał w swoich czasach, to był często oskarżany o to, że jest zbyt agresywny, że niepotrzebnie dzieli społeczeństwo amerykańskie, że domaga się zbyt wiele, że nie tak należy walczyć o prawa mniejszości etnicznej, bo wiadomo, że zawsze się pojawi mnóstwo specjalistów, którzy wiedzą, jak należy walczyć o takie prawa lepiej od osób, które faktycznie o te prawa walczą. Więc to jest jeden sposób z opowiadania tego typu historii. Zapominanie o całym tym aspekcie, powiedzmy w uproszczeniu gniewnym, a podkreślanie tylko takiego właśnie aspektu związanego z wniosłością, polityką miłości i tak dalej. A drugi sposób opowiadania tego typu historii jest taki, że w ogóle się ich nie opowiada. I moim zdaniem tutaj świetnym przykładem są prawa wyborcze kobiet i to, jak te prawa wywalczono. Jak sobie zaglądałem do podręczników historycznych, to zauważyłem, że o tych prawach wyborczych kobiet prawie w ogóle się nie pisze. I one funkcjonują na takiej zasadzie, że kobiety nie miały praw wyborczych i nagle czary mary miały prawa wyborcze. I w ogóle ten wątek tego, jak do tego doszło, jest zupełnie pomijany. A znowu tutaj dałoby się podać wiele przykładów tego, że ta walka polegała też, czy miała w sobie ten aspekt gniewu,
negatywnych emocji, wściekłości i innych spraw związanych z takimi uczuciami. Ale o tym się w ogóle nie mówi, bo w ogóle się nie mówi o tym, w jaki sposób te prawa wywalczono. Więc to są takie dwa sposoby eliminowania gniewu z naszej historii. Pierwsze to jest zamienianie postaci historycznych w takie bajkowe postacie, które zajmują się wygłaszaniem wzniosłych przemów, a drugi sposób polega na tym, że w ogóle nie wspomina się o tym, jak pewne rzeczy w naszej historii wywalczono. Co oczywiście potęguje wrażenie, że gniew tak naprawdę do niczego nie prowadzi, no bo skoro w historii, ucząc się historii, nie stykamy się z gniewem w warstwie pozytywnej, no to potem mamy takie wrażenie, że ten gniew właściwie do niczego dobrego nigdy nie doprowadził i należy go w polityce unikać. Ty użyłeś określenia, że te historie najróżniejszych buntów czy emancypacji opowiada się tak bajkowo, w taki bardzo uładzony sposób. I ty generalnie piszesz o różnych sposobach właśnie dyscyplinowania gniewu społecznego. I jedną z tych bajek, która właśnie temu służy, jest mit końca historii. Co to jest i dlaczego ten mit jest groźny właśnie w kontekście dyscyplinowania gniewu społecznego? Tak, to jest taki mit, który święcił swoją popularność na początku lat 90. XX wieku i mówiąc najprościej sprowadzał się do przekonania, że podjęliśmy najważniejszy wybór polityczny, to znaczy uznaliśmy, że demokracja liberalna, czyli połączenie demokracji i wolnego rynku jest optymalnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kształtowanie naszych społeczeństw. I w ten sposób zakończyliśmy długą, wielowiekową dyskusję, jak powinny być zorganizowane nasze społeczeństwa. I to przekonanie doprowadziło do takiego poczucia, że w zasadzie to, co najważniejsze w polityce, zostało już rozstrzygnięte. I teraz zostało tylko ustalanie technicznych szczegółów. I my to w Polsce dobrze widzieliśmy, bo my akurat weszliśmy do tego świata demokracji, świata kapitalizmu w czasach, kiedy ta opowieść o końcu historii była szczególnie popularna. I jak się popatrzy, jak reagowała polska klasa polityczna i polskie media na początku lat 90., no to reagowała trochę w tym duchu, że myśmy już tego najważniejszego wyboru dokonali, postanowiliśmy dołączyć do demokracji kapitalistycznych, a cała reszta to są techniczne szczegóły. A kto się powinien zajmować technicznymi szczegółami? Oczywiście eksperci. A społeczeństwo powinno, najlepszą rolą, jaką może przyjąć społeczeństwo, to jest takie pokorne wysłuchiwanie tego, co mówią eksperci. Jak się poczyta te artykuły z gazet z początku lat 90., to tam czasem jest wprost namawianie społeczeństwa do bierności, do tego, żeby społeczeństwo cierpliwie czekało, aż eksperci podejmą najważniejsze decyzje. A jeśli to społeczeństwo się gniewało, a zaczęło się gniewać dosyć szybko, no to spotykało się z takimi pouczeniami, że ma czekać, że ma być cierpliwe, że nie ma być roszczeniowe, że jeżeli komuś się nie podoba, to być może to jest indywidualny problem tej osoby, a nie jakiś ogólniejszy problem społeczny. I tak ta cała narracja zbudowana wokół opowieści o końcu historii powodowała to, że pacyfikowano wszelkie próby politycznego sprzeciwu, uważając, że właściwie nie ma o czym dyskutować, bo ta najważniejsza decyzja została już podjęta. W obrębie tego mitu o końcu historii, który tutaj sobie nazwaliśmy bajką, istnieją też, są praktykowane takie pojęcia, które służą za takie pałki do bicia tych, którzy się buntują lub okazują ten gniew społeczny. I takimi pojęciami jest populizm, a ostatnio pojęcie, które też robi karierę, czyli symetryzm. Czym jest populizm i dlaczego powinniśmy uważać na nadużywanie tego słowa? No właśnie, podstawowy problem polega na tym, że populizm jest pojęciem wieloznacznym, którego można używać w sensie neutralnym, w sensie pozytywnym, w sensie negatywnym. Współcześnie jest używane najczęściej w sensie negatywnym i najczęściej w odniesieniu do polityków prawicowych, dlatego że to politycy prawicowi święcą w ostatnich latach sukcesy, tacy jak Donald Trump czy w Polsce Jarosław Kaczyński. I używa się tego słowa populizm właściwie na zasadzie, że to jest coś złego. Jakby mieć zdefiniować to słowo populizm w słowniku, to trzeba by podać definicję, że to jest coś bardzo, bardzo, ale to bardzo złego, bo tak się używa po prostu tego słowa jako synonimu czegoś bardzo złego. I moim zdaniem używa się tego słowa jako sposobu ucieczki przed głębszą refleksją, skąd w ogóle bierze się popularność takich polityków jak Kaczyński i Trump. Bo nie wystarczy powiedzieć, że ci politycy są źli, niedobrzy,
i w ten czy inny sposób szkodliwy. Ja się zgadzam, że oni są źli, niedobrzy i w ten czy inny sposób szkodliwy, ale pytanie brzmi, dlaczego cieszą się taką popularnością i dlaczego wygrywają wybory w ostatnich latach? A odpowiedź, znowu w uproszczeniu, bo to jest skomplikowany temat, ale jakby jeden z aspektów odpowiedzi na to pytanie jest taki, że ci politycy po prostu dojrzeli w społeczeństwie potencjał gniewu i potrafili ten gniew wykorzystać, bo o ile te partie uważane za partie zdroworozsądkowe i w tej roli najczęściej obsadza się partie liberalne, o ile one nie chciały tego gniewu rozpoznać, bo uważały, że jest irracjonalny albo jest przejawem roszczeniowości, albo w ten czy inny sposób nie nadaje się do politycznego zagospodarowania, o tyle politycy prawicowi mówili wprost do swoich wyborców: tak, widzimy wasz gniew, tak, macie prawo się gniewać i my mamy odpowiedź na wasz gniew. I ta odpowiedź jest moim zdaniem, szczególnie w przypadku Trumpa, odpowiedzią jak najbardziej destruktywną, ale przynajmniej Trump jakby rozpoznał ten gniew i przyznał wyborcom, że mają prawo się gniewać. To samo zrobił PiS, to słynne hasło Polski w ruinie, z którego tak się śmiano. Ja też przyznaję, że się z niego trochę podśmiewałem. Ale prawda jest taka, że to hasło Polska w ruinie przemawiało do doświadczeń części ludzi, bo część ludzi czuła, że ta Polska, ich Polska, ta Polska, której oni doświadczają na co dzień, jest w ruinie, bo nie załapali się na statek z napisem dobrobyt. I jakby PiS rozpoznał tą grupę społeczną, przemówił do nich, i w ten sposób zyskał sobie sympatię tej grupy, a pozostałe partie polityczne jakby przegapiły ten moment, czy w ogóle nie chciały spojrzeć w kierunku tej rozwłaszczonej grupy społecznej. No i teraz pozostaje tym partiom ubolewanie nad tym, że populiści nami rządzą, ale z samego ubolewania nad tym, że populiści wygrali wybory, z samego tego jeszcze nie wynika pomysł na to, jak sobie z tymi populistami poradzić. Rzecz nie w tym, żeby wygrać z nimi, tylko rzecz w tym, żeby jakoś odpowiedzieć na potrzeby wyborców i żeby zgromadzić na tyle tych głosów, żeby przejąć rządy w kraju. Odsłuch społeczny. Ci, którzy szastają tym pojęciem populizmu, często też używają jako obelgi określenia symetryzm. Co to jest symetryzm i jak on się ma do dyscyplinowania gniewu? To jest w ogóle jakiś fantastyczny fenomen polskiej polityki, bo myśmy mieli wiele przykładów zachowań w ciągu ostatnich 30 lat, które można by nazwać symetryzmem. Na przykład jeżeli jakiś znany dziennikarz zestawiał ze sobą ruchy faszystowskie i antyfaszystowskie, no to jest doskonały przykład symetryzmu. Albo jeżeli ktoś zestawiał ze sobą feministki i prawicowych radykałów, to też jest doskonały przykład symetryzmu, ale paradoks polega na tym, że słowo symetryzm nie przyjęło się do opisywania tego typu sytuacji. Słowem symetryzm posługujemy się, żeby opisać ludzi, którzy nie chcą głosować na żadną z dwóch prawicowych partii, czyli ani na Prawo i Sprawiedliwość, ani na Platformę Obywatelską. Więc tak naprawdę to słowo symetryzm służy tylko do tego, żeby bić po głowie ludzi, którzy nie chcą się wpisać w tą bitwę dwóch prawicowych partii, czyli de facto w większości przypadków chodzi o to, żeby bić po głowie osoby o lewicowych poglądach, żeby ich dyscyplinować za to, że nie chcą się opowiedzieć po żadnej z dwóch prawicowych stron. Więc wyzywa się ich od symetrystów zupełnie bez sensu, no bo nie ma nic dziwnego w tym, że lewicy nie po drodze żadną z dwóch prawicowych partii. A gdyby to pojęcie miało mieć jakiś sens, to tak jak mówię, powinniśmy raczej stosować do ludzi, którzy uważają, że jest jakiś symetryzm między, nie wiem, ruchami faszystowskimi i antyfaszystowskimi. Tak jak ostatnio Radosław Sikorski na Twitterze naśmiewał się, że trzeba by Antifę i Ordo Iuris spuścić na arenę i patrzeć, jak się nawzajem biją. Czyli Radosław Sikorski by z chęcią popatrzył, jak się faszyści i antyfaszyści ze sobą biją. No to jest dla mnie symetryzm, a paradoks polega na tym, że nie używamy tego słowa w odniesieniu do takich polityków jak Sikorski. Mm-hmm. Rozmawiamy o dyscyplinowaniu gniewu, więc przejdźmy może do sposobów zagospodarowywania gniewu, czy takiego zarządzania gniewem. Ty wyróżniasz trzy sposoby, takie główne. Z jednej strony możemy mówić o sposobach zagospodarowywania gniewu przez państwo, możemy mówić o indywidualizacji gniewu i możemy mówić o szukaniu reprezentacji politycznej, mniej lub bardziej konstruktywnej. Ja bym chciała zacząć od wątku zagospodarowywania gniewu przez państwo. Co się dzieje, gdy państwo lekceważy rosnący gniew? No przede wszystkim dzieje się to, że ten gniew nie znika, a niektórzy chyba mają takie złudzenie, że jeżeli będziemy lekceważyć ten gniew, to on prędzej czy później się sam siebie rozpłynie. On oczywiście się nie rozpływa i wtedy automatycznie pojawiają się te kolejne opcje, no bo część osób
będzie próbowało poradzić sobie ze swoimi negatywnymi emocjami w samotności, prywatnie, indywidualnie, i wtedy powstaną te wszystkie indywidualne sposoby, czy wtedy oni sięgną po te wszystkie indywidualne sposoby radzenia sobie z gniewem, a nasza współczesna kultura wytworzyła dosyć sporo możliwości radzenia sobie indywidualnego z gniewem. Mamy kulturę coachingu, czyli można sobie, nie wiem, wejść na YouTube'a i posłuchać jakiegoś mówcę motywacyjnego, żeby nas naładował pozytywną energią. Można zapisać się na terapię, albo można sobie indywidualnie z tym gniewem nie radzić, tak jak sobie nie radzi na przykład Adaś Miałczyński, którego przywołuję w mojej książce i który po prostu wybucha od przypadku do przypadku swoją wściekłością na dosyć przypadkowych ludzi, od sąsiadów po osoby, które spotyka na przykład w pociągu. Więc to jest ta pierwsza reakcja, ucieczka w indywidualizację gniewu, a druga reakcja polega na tym, że ci wściekli ludzie prędzej czy później znajdą swoją reprezentację polityczną. No i tutaj wracamy do tego wątku, o którym mówiliśmy przed chwilą, że w ostatnich latach tą reprezentację polityczną dla gniewu zapewnia prawica, ale to wszystko jest konsekwencją tego, że wcześniej państwo czy inne partie, które mogłyby ten gniew zagospodarować, lekceważyły go, no więc w końcu ktoś tą lukę wykorzystał. Zresztą cała historia III RP pokazuje, że od czasu do czasu pojawiała się jakaś osoba, która próbowała tą lukę wypełnić, a to Tymiński, a to Leper, a to Kaczyński. Być może niebawem tym kimś będzie Konfederacja z Krzysztofem Bosakiem na czele. No i tego samego doświadczają, tak jak już mówiliśmy, Amerykanie w przypadku Trumpa. Więc konsekwencje mogą być dwie, albo indywidualizacja gniewu i wtedy takie osoby odłączają się jakby od procesów politycznych, nie chcą brać udziału w procesach politycznych, próbują sami sobie na własną rękę z tym gniewem poradzić, a druga konsekwencja jest taka, że pozostałe osoby w końcu znajdą swoją reprezentację polityczną i najprawdopodobniej nie będzie to zbyt miła reprezentacja polityczna. Dopytam jeszcze tak trochę prowokacyjnie, właściwie co jest złego w indywidualnym radzeniu sobie z gniewem? Faktycznie, nasza kultura jest bardzo zmedykalizowana i mamy dookoła mnóstwo sposobów, czy to dostęp do psychoterapii, czy modę właśnie na wszelkiej maści coachingi. Właściwie dlaczego to jest krótkowzroczne i właściwie dlaczego nie powinniśmy właśnie po prostu indywidualnie przepracowywać swoich emocji jako jakiejś swojej prywatnej sprawy? Oczywiście tutaj od razu należy dodać, że dla części osób takie indywidualne radzenie sobie z gniewem może działać jak najbardziej dobrze. Szczególnie w przypadku osób, które naprawdę zmagają się z jakimiś dolegliwościami psychicznymi, na przykład dla nich lekarstwa mogą być zbawienne. Problem polega na tym, że my za często chyba sięgamy po te indywidualne sposoby radzenia sobie z gniewem. Jeżeli ktoś jest przytłoczony na przykład sytuacją w pracy, jeżeli ktoś jest przytłoczony tym, że nie jest w stanie spełnić wymogów narzucanych przez kulturę konsumpcjonistyczną i tak dalej, to być może problem tkwi nie w tej osobie, ale w całej społecznej otoczce, w jakiej funkcjonuje ta osoba, na przykład w miejscu pracy tej osoby. I problem z tą indywidualizacją gniewu polega na tym, że jak ja się skupiam na wszystkim tym, co ze mną jest nie tak, to przestaje się skupiać na wszystkim tym, co w moim otoczeniu jest nie tak, a być może czasem w niektórych sytuacjach problem nie jest ze mną, ale z otoczeniem. Lubię przywoływać ten przykład, że być może jeżeli jestem wymęczony pracą w Amazonie i popadam z tego powodu w depresję, to być może problem nie jest ze mną, ale z tym, jak jest zorganizowana praca w fabrykach Amazona. I być może rozwiązaniem nie jest terapia, tylko zapisanie się do związku zawodowego albo założenie związku zawodowego. I znowu to oczywiście zależy od sytuacji konkretnej osoby, bo czasem być może ta terapia jest lepszym wyjściem, ale chodzi o to, żeby też dostrzegać tą ścieżkę polityczną, tą ścieżkę zbiorową, tą ścieżkę, że ja nie muszę sobie samotnie radzić z moim gniewem, tylko mogę się, mówiąc potocznie, skrzyknąć z innymi ludźmi i możemy próbować zmienić nasze otoczenie, które może być praprzyczyną naszego gniewu. Ty sięgasz po przykłady bardzo współczesne, na przykład nawiązujesz do warunków pracy w Amazonie, ale w książce piszesz naprawdę dużo o latach 90. i polskiej transformacji, właśnie o takich postaciach, które też już wspomniałeś, czyli Tymiński czy Leper. I to jest właśnie dobra ilustracja tego, o czym mówiłeś przed chwilą, tego zderzenia
indywidualizacji gniewu tam, gdzie on nie powinien być indywidualizowany. I przytaczasz takie dwie narracje, które były w latach 90. jakby obecne, dominujące, czyli z jednej strony właśnie wykluczenie, rosnące bezrobocie i tak dalej, a z drugiej strony przytaczasz najróżniejsze cytaty, które wtedy się pokazywały na łamach Gazety Wyborczej, czy padały z ust takich osób jak Frasyniuk. Opowiedz o tym zderzeniu tych dwóch narracji. No więc właśnie, a propos tych cytatów, o których wspomniałaś, rzeczywiście na początku lat 90. był taki klimat, zresztą już o tym częściowo mówiliśmy, że jeżeli ktoś sobie nie radzi, jeżeli ktoś jest niezadowolony, to problemem jest sama ta osoba. I ja tam cytuję tekst z Gazety Wyborczej z początku lat 90., którego autor pisze, że roszczeniowość to jest choroba taka sama jak alkoholizm i że ludzi, którzy cierpią na roszczeniowość, należy leczyć. No więc to jest zupełne lekceważenie i zupełna pogarda dla grupy społecznej, która się nie potrafiła odnaleźć u początków III RP. I ta grupa społeczna znalazła sobie w końcu reprezentację w postaci takich polityków jak choćby Andrzej Leper. Ja też przywołuję cytat z Andrzeja Szachaja, który moim zdaniem dosyć słusznie zauważa, że tu jakby zdarzyła się podwójna krzywda, raz, że ci ludzie nie mogli się odnaleźć w tej III RP, że nie wiem, nie mogli znaleźć pracy, albo jak znajdowali pracę, to była marnie płatna i tak dalej. I to jest jedna krzywda, ale właśnie druga krzywda polega na tym, że tych ludzi nieustannie obrażano, wyzywając ich od osób chorych, od osób roszczeniowych, od osób niezaradnych. I ta druga krzywda mogła wywrzeć jeszcze, bardziej mogła spotęgować gniew tych osób niż pierwsza krzywda, bo jedno nie mieć pracy, a drugie to być jeszcze poniewieranym przez ludzi, którzy tą pracę mają i się z nas naśmiewają albo traktują pogardliwie. I wszystkie te negatywne emocje w końcu przemieniły się w jakąś siłę polityczną. I tutaj najlepszym przykładem jest ten wspomniany Leper i jego samoobrona. I znowu wtedy nastąpił ten taki typowy dla polskiej polityki mechanizm, jak się pojawił Leper, jak się pojawiła samoobrona i kiedy w końcu ta siła polityczna znalazła się w Sejmie, no to co zaczęto robić? Zaczęto lamentować nad populizmem, zaczęto lamentować, jakim to złym politykiem jest Leper, zaczęto lamentować, jak to źle, że ludzie dają się nabierać takiemu Leperowi, głosują na niego. I znowu zabrakło tej głębszej refleksji, a co popchnęło tych ludzi w kierunku Lepera, bo sam Leper nie był problemem, bo tacy politycy zawsze się będą pojawiali. Problemem jest to, że tworzymy warunki społeczne, w którym część osób uważa, że nie ma innego wyboru i jedyne co mogą zrobić, to zagłosować na takiego Lepera. Więc tutaj się nawarstwiają, to zawsze jest efekt lat zaniedbań i kiedy ten efekt jest widoczny, to zamiast zastanowić się nad tymi zaniedbaniami, zastanawiamy, czy skupiamy się na samym tym efekcie, nie próbując kopać głębiej, jakie są tego powody. Odsłuch społeczny. Ty przytaczasz bardzo dobrą ilustrację w książce, mianowicie taką scenę ze sztabu PO po wyborach. Mógłbyś to przytoczyć właśnie? Dokładnie. To były bodajże wybory w 2007 roku, kiedy samoobrona w końcu nie weszła do Sejmu, została wyeliminowana z poważnej polskiej polityki i wtedy w sztabie wyborczym Platformy Obywatelskiej zapanowała niesłychana radość. Zaczęto skandować nie ma Lepera, nie ma Lepera. Wśród skandujących był m.in. Bronisław Komorowski. Ja to nazywam w książce dziecinną reakcją, czy też naiwną reakcją, no bo co z tego, że nie ma tego Lepera, skoro zostali ci wkurzeni ludzie, którzy głosowali na Lepera i oni pewnie w większości przenieśli swoje głosy na Prawo i Sprawiedliwość. I to jest doskonały przykład tej powierzchniowego podejścia do tego typu problemów. Uważamy, że wszystko sprowadza się do konkretnych polityków, takich jak Leper. Wystarczy tych polityków wyeliminować z Sejmu i problem zniknie, ale on oczywiście nie znika, bo problem będzie trwał tak długo, jak będą ludzie wkurzeni i gotowi głosować na tego typu polityków. I moim zdaniem dzisiaj widzimy powtórkę z tej historii, bo dzisiaj duża część klasy politycznej i mediów jest zafiksowana na tym, żeby pokonać Kaczyńskiego, pokonać PiS, a znowu rzecz nie w tym, żeby pokonać Kaczyńskiego, ale żeby jakoś poradzić sobie z tym, że na Kaczyńskiego jest gotowe głosować 40% wyborców. I dopóki tak będzie, no to samo wyeliminowanie Kaczyńskiego niewiele zmieni, bo jak ten Kaczyński odejdzie, no to te osoby przerzucą swoje głosy na kogoś innego. Nie wiem, na przykład na Krzysztofa Bosaka albo kogoś, kto zastąpi Kaczyńskiego w PiSie. Więc tego typu myślenie na dłuższą metę niewiele moim zdaniem da. Porozmawialiśmy o problemie indywidualizacji gniewu i dlaczego to jest krótkowzroczne podejście. Porozmawialiśmy o państwie, ale gniew można zagospodarować też w sposób konstruktywny jakąś reprezentacją polityczną. I ty przytaczasz kilka pozytywnych przykładów, takich właśnie z najnowszej historii, takiego pozytywnego
gospodarowania gniewem. Tak, przywołuję przykład sufrażystek. Nie wiem, czy to należy traktować jako historię najnowszą, ale historię jeszcze dwudziestowieczną, gdzie znowu mieliśmy bardzo wkurzone kobiety, zresztą już o tym też częściowo mówiliśmy. I te wkurzone kobiety jakby postanowiły razem zawalczyć o swoje prawa. Nie chodziły na terapię, znaczy pewnie część z nich może chodziła na jakieś terapie, ale jakby ich reakcja na tą sytuację, z której były niezadowolone, nie sprowadzała się tylko do udawania się na terapię, ale zebrały się razem, żeby zawalczyć o te prawa. I też tak jak już wspominałem, my nie pamiętamy, bo w ogóle nie opowiadamy sobie tej historii, po jakie środki te kobiety sięgały. Amerykańskie sufrażystki sięgały po środki dosyć radykalne, na przykład paliły kukłę prezydenta przed Białym Domem. W trakcie prowadzenia działań wojennych przez rząd Stanów Zjednoczonych przychodziły codziennie pod Biały Dom z obraźliwymi transparentami pod adresem prezydenta. Trafiały do więzienia, wychodziły z tego więzienia, dalej protestowały, więc to są rzeczy, które dzisiaj pewnie wiele osób oburzyło. Domyślam się, co by się działo, gdyby jakaś grupa społeczna poszła pod Pałac Prezydencki i spaliła kukłę prezydenta, ale tak wyglądała ta walka i ona zakończyła się zwycięstwem. Nie tylko w takim sensie, że sufrażystki wywalczyły prawa wyborcze, ale też moim zdaniem w głębszym znaczeniu, w takim, że te prawa wyborcze dzisiaj są uważane za coś normalnego w społeczeństwie demokratycznym. Nam łatwo zapomnieć, że jeszcze 100 lat temu wiele osób uważało, że to jest pomysł radykalny, niedorzeczny, że tak nie powinno być, a dzisiaj właściwie mało kto w społeczeństwach demokratycznych będzie sprzeciwiał się prawom wyborczym dla kobiet, więc to jest jakby podwójne zwycięstwo. Raz wywalczenie sobie tych praw, a dwa głęboka zmiana mentalności społeczeństwa. Więc tego typu sytuacje się zdarzają, ale tak jak mówiliśmy na początku rozmowy, my dosyć pieczołowicie wymazujemy z naszej pamięci historycznej tego typu zdarzenia. To jest jak najbardziej optymistyczny przykład, ale przyznam szczerze, że historii najnowszej, pytałam bardziej o te przykłady zupełnie współczesne, o których piszesz, czyli na przykład czarny protest albo młodzieżowy strajk klimatyczny. Okej, okay. Te przykłady, ja je traktuję w zasadzie w takich kategoriach pewnej nadziei, że one mogą zamienić się w coś bardzo konstruktywnego, ale na razie są tylko nadzieją, a jeszcze niespełnioną nadzieją. Na przykład ten młodzieżowy strajk klimatyczny, bo tu znowu mamy grupę społeczną, czyli młodzież, o której uważa się, że zazwyczaj nie angażuje się ona zbytnio politycznie i oto ta grupa społeczna mobilizuje się, chce doprowadzić do głębokiej systemowej zmiany w społeczeństwie, chce zmienić naszą politykę klimatyczną. Ja tę zmianę uważam za jak najbardziej pozytywną, więc to wszystko ma te składniki potrzebne do tego, żeby gniew był konstruktywny. Jest to grupa zagniewana, co widać przy różnych okazjach, na przykład kiedy dwoje młodych przedstawicieli strajku klimatycznego nie chciało podać ręki Małgorzacie Kidawie-Błońskiej w trakcie jej konwencji wyborczej. Ale moim zdaniem, żeby to zamieniło się w pełny przykład konstruktywnego wykorzystania gniewu, to ta młodzież musi znaleźć jeszcze jakąś reprezentację polityczną. To musi się zamienić w jakąś siłę, która zadziała na przykład na poziomie parlamentu. Ja podejrzewam, że ci młodzi ludzie dosyć niechętnie patrzą na partie polityczne, patrzą nieufnie na partie polityczne i woleliby nie wchodzić w żadne konszachty z partiami politycznymi, ale ostatecznie tak jest skonstruowana nasza rzeczywistość polityczna, że jak chcemy przeprowadzić jakąś głębszą systemową zmianę, to jacyś politycy w parlamencie muszą za tą zmianą zagłosować. Więc to stanie się pełnoprawnym przykładem pozytywnego, konstruktywnego wykorzystania gniewu, kiedy tej młodzieży klimatycznej uda zmusić się polityków do tego, żeby przegłosowali w Sejmie określone zmiany. Na razie traktuję to, tak jak mówię, w kategoriach nadziei na coś, co może się zamienić w siłę konstruktywną. To chciałabym poruszyć jeszcze taki wątek, który może będzie miał taki mobilizujący efekt właśnie, żeby szukać tej reprezentacji politycznej i się w jakiś sposób organizować, bo mówiąc o poszukiwaniu takiej oddolnej reprezentacji politycznej, z jednej strony mówisz o tych pozytywnych przykładach, właśnie na przykład strajku klimatycznego czy czarnego protestu, ale niestety to oddolne poszukiwanie reprezentacji politycznej ma też swoje ciemne strony. Historycznie jest to na przykład taka negatywna solidarność, która prowadziła do różnej maści pogromów, a współcześnie na przykład piszesz o pojęciu turbopatriotyzmu i obsesji poprawności politycznej.
Więc żeby nie było tak optymistycznie, opowiedz jeszcze o tym wątku. Tak, no to znowu wracamy jakby do tej historii, że jeżeli te siły polityczne, nazwijmy je umownie pozytywne, siły polityczne nie zagospodarują gniewu i nie zapewnią mu reprezentacji, no to tą lukę zostawioną przez te pozytywne siły polityczne zajmą te negatywne siły polityczne, które będą próbowały nakierować gniew na różne niezbyt fajne rejony i na przykład można tutaj przytoczyć wszystkie historie związane z poprawnością polityczną, no bo poprawność polityczna to jest takie bardzo poręczne hasło, które służy do nakierowywania gniewu na różnego rodzaju mniejszości. I to jest bardzo skuteczne hasło retoryczne, którym posługuje się współczesna prawica, no bo ono pozwala jakby w nieskończoność mnożyć wrogów, bo o ile tradycyjnie wrogami prawicy byli obcokrajowcy, to hasło poprawności politycznej pozwala wytwarzać wrogów wewnętrznych, wewnątrz naszego kraju, bo zawsze można, nie wiem, oskarżyć jakąś studentkę o to, że zajmuje się genderem, sąsiada o to, że jest wegetarianinem, jeszcze innego sąsiada o to, że popiera ideologię LGBT i w ten sposób mnożymy wrogów wewnętrznych, na których możemy nakierowywać gniew społeczny. No i oczywiście to jest bardzo destruktywne, no bo raz, że ten gniew jest najczęściej nakierowywany na różnego rodzaju mniejszości, czyli na grupy, które już teraz są dyskryminowane, a w wyniku tego gniewu zaczynają być dyskryminowane jeszcze bardziej. A dwa, to jest destruktywne w tym sensie, że nie rozwiązuje problemów tej grupy społecznej, która się gniewa na te mniejszości. Ja znowu przytaczam w książce przykład Trumpa. No, Trump doskonale nakierowuje gniew swoich wyborców na różnego rodzaju mniejszości, na imigrantów na przykład, ale to nie bardzo pozwala rozwiązać problemy tych wyborców Trumpa, więc nie dość, że cierpią na tym te mniejszości, to ostatecznie wyborcy Trumpa też na tym nie za wiele korzystają, może tylko w taki sposób, że mają radocha, że Trump komuś dowali, komu oni nie lubią, no ale taka radocha z temu, że dowalono komuś, kogo nie lubimy, to na dłuższą metę taką radochą nie da się najeść, taką radochą nie da się wyżywić rodziny i tego typu radocha nie jest w stanie rozwiązać naszych własnych problemów. Ale znowu, moim zdaniem to jest wynik tego, że te, tak jak powiedziałem, umownie nazywane pozytywne siły polityczne nie potrafią zagospodarować tego gniewu i wtedy pojawiają się te negatywne siły polityczne, które próbują ten gniew wykorzystać w sobie właściwy sposób. Poruszyłeś takie bardzo aktualne problemy, czyli na przykład temat nagonki na mniejszości, chociażby w dzisiejszej Polsce. I trochę w nawiązaniu do tego chciałabym zadać Ci ostatnie pytanie, które nie będzie już bezpośrednio nawiązywać do Twojej książki, ale będzie bardziej pytaniem do Ciebie jako filozofa i komentatora rzeczywistości. My rozmawiamy w dość szczególnym czasie, to jest też taka informacja dla słuchaczy, którzy może będą nas w przyszłości odsłuchiwać. Rozmawiamy na początku czerwca 2020 roku. Mamy kryzys związany z pandemią koronawirusa. Jesteśmy kolejne tygodnie w stanie lockdownu. Jednocześnie od tygodnia w Stanach Zjednoczonych trwają, no właśnie, zamieszki, nie wiem czy to jest dobre słowo, wywołane zabójstwem czarnoskórego obywatela przez policjanta. Jeśli patrzymy sobie na historię i na historię przemian społecznych, to wielokrotnie było tak, że wybuchy gniewu zupełnie redefiniowały relacje społeczne. To znaczy, na przykład, jeśli chodzi o przyznanie praw wyborczych kobietom, to nie chodziło tylko o przyznanie praw wyborczych, ale o w ogóle zmianę ról społecznych, zmianę relacji społecznych. Tego typu zmiany polityczne wpływały tak naprawdę na całe społeczeństwo. I tu zmierzam do mojego pytania. Jakie są Twoje refleksje na temat tego, co może nastąpić po tym czasie, który mamy teraz? Czyli z jednej strony za oceanem, po tym, co widzimy obecnie w mediach. Niektórzy mówią, że właściwie mamy już do czynienia z rewolucją, jeżeli Trump zdecyduje się wyprowadzić wojsko przeciwko protestującym. Z drugiej strony w Polsce mamy takie zjawiska jak na przykład strajk przedsiębiorców, czyli takie zjawiska polityczne, do których bardzo trudno się odnieść, które trochę nie wiadomo jak zagospodarować. Jestem ciekawa, co o tym myślisz i
co może z tego wyniknąć. Rzeczywiście, zgadzam się, że żyjemy w takich czasach, gdzie te gniewne emocje będą potęgowane i właśnie przez to, że te gniewne emocje będą potęgowane, to może dojść do jakichś głębszych zmian społecznych. I znowu, pytanie jest takie, kto ten gniew zagospodaruje? Będą padały pewnie różne propozycje. Moim zdaniem prawica nie będzie miała żadnych skrupułów, czy też radykalna prawica nie będzie miała żadnych skrupułów, żeby wykorzystywać gniewne emocje. To widać znowu na przykładzie Trumpa, który zazwyczaj jest doskonałym przykładem w tych dyskusjach politycznych o gniewie, że on tym, na ten gniew Afroamerykanów próbuje odpowiedzieć podsycaniem gniewu białej części wyborców, tej białej części, która się skłania do bardziej, powiedzmy, nacjonalistyczno-rasistowskich poglądów i zaczyna szczuć, a to na lewicę, wymyślając jakieś historie, że Antifa stoi za tymi wszystkimi zamieszkami i protestami, a to właśnie na Afroamerykanów, sugerując, że nie potrafią się zachować i że nie potrafią protestować w odpowiedni sposób. Więc moim zdaniem tego typu politycy nie będą mieli żadnych skrupułów i będą na tym gniewie grali. I teraz pytanie, czy przeciwnicy tych polityków będą potrafili wreszcie jakby zagrać w tą grę gniewu i też będą potrafili jakoś na ten gniew odpowiedzieć, czy znowu cofną się do takich typowych narracji o tym, że ten gniew należy uspokoić, że nie jest tak źle, że nie należy podejmować negatywnych ruchów, że to wszystko musi być spokojnie, kulturalnie i tak dalej. Moim zdaniem, jeżeli te, znowu mówiąc umownie, pozytywne siły polityczne pójdą w tego typu narracje, że trzeba się uspokoić, że to musi być kulturalnie i tak dalej, to przegrają raz jeszcze z prawicą, która doskonale wykorzysta te gniewne emocje i przechyli szale na swoją korzyść. No, a to oczywiście nie wróży nam na przyszłość dobrze. Ja się na przykład w polskim kontekście obawiam tego, że może wzrosnąć popularność Konfederacji, która już teraz kręci się gdzieś w okolicach 10% w sondażach, co już teraz jest moim zdaniem przerażająco dużym poparciem. A za chwilę być może będzie to więcej, bo jak wiemy, na Konfederację często chętnie głosują młodzi ludzie. Ich większa część ich wyborców to są stosunkowo młodzi wyborcy. A to młodzi wyborcy najprawdopodobniej najbardziej ucierpią na zbliżającym się kryzysie gospodarczym, bo to oni najczęściej są pierwsi w kolejce do zwalniania, jeżeli pojawiają się jakieś problemy w firmach. Te różne strajki przedsiębiorców, wokół których kręcą się też osoby o dosyć prawicowych poglądach, one też mogą się prędzej czy później połączyć z takimi siłami jak Konfederacja. To może sprawić, może nie tyle, że Konfederacja, nie wiem, obejmie rządy w państwie, ale zostanie wywindowana na poziom 15-20% i uzyska dosyć duży wpływ na to, o czym się mówi w polskiej polityce, jakie są tematy debaty publicznej i być może nie da się nawet stworzyć rządu bez Konfederacji jako siły sojuszniczej w tym rządzie. Więc tego się obawiam. Obawiam się tego, że ten gniew przejmie prawica, bo wszystkie pozostałe siły będą bały się jakby zanurzyć w tych gniewnych emocjach i wykorzystać te gniewne emocje w celu naprowadzenia je na coś pozytywnego, że będą starały się te gniewne emocje uspokajać, a moim zdaniem to jest droga donikąd. Tych gniewnych emocji należy nie tyle je uspokajać, co raczej próbować nakierować na jakieś pozytywne, głębokie zmiany społeczne. Jeżeli to będą próbowały robić inne formacje, to być może pokonają prawicę, a jeżeli nie, no to znowu oddadzą tą walkę na emocje walkowerem i tak jak powiedziałem już chyba 2 albo 3 razy w trakcie tej wypowiedzi, nie wróży to nam dobrze. To nie jest optymistyczna puenta, ale przyznam, że chyba innej odpowiedzi się nie spodziewałam. Natomiast mam nadzieję, że może ta puenta zadziała trochę mobilizująco i właśnie skłoni więcej osób do tego, by rozumieć gniew i wyrażać gniew społeczny, a niekoniecznie się dyscyplinować czy autodyscyplinować. Tomku, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki wielkie. Naszym słuchaczom oczywiście polecam kupno gniewu i lekturę, rzecz jasna. W przygotowaniu dzisiejszego odcinka pomogła mi Joanna Gierzyńska, a realizuje go Robert Gańko. Dzięki i do usłyszenia. Odsłuch społeczny.